dobry! Witajcie w kolejnym odcinku programu... A! To program High Five! Ujujujujuj! BMW M2, ale nie zwykłe i jej właściciel, Kuba. Cześć, Kuba. Siemano. Kuba jest bardzo chyba szczęśliwym właścicielem, posiadaczem. Bardzo ciekawy projekt, ale zanim o szczegółach, to przejdźmy auto z zewnątrz i zobaczmy, jak to wygląda. Przy okazji zobaczcie, jakie auto nas zaraz potrąci. Wielkie, ale nie kupiłbym. Nie podobają mi się hamery, a tobie? Średnio. Nie. No. O, to już fajniejsze. Zobacz, jakie zajebiste. Jest przyjemne. No jest na pełnym akrapie, ma lotkę założoną AC Schnitzera i maskę z Monharta za prawie 40 koła. Co ty gadasz? Więc jest grubo. Połowa wartości fury. No i akrap pełny. To jest twój pierwszy samochód? Taki... Nie, nie. Mini Cooper S. Okej. Okay. 230 koni z wydechem, trochę też podrasowany, dokładki z Maxtona, oklejony. Tam to było twoje pierwsze auto? Nie, pierwszym autem było Audi A1. Okej, czyli zwykłe. Tak, 2011 rok. Najgorszy tam. Zacząłeś, no Audi no. To Audi. Teraz prawdziwa, prawilna marka. No, dokładnie, nie chcę innego auta znać. Tył napęd tylko. Wczoraj zimówki kupiłem, więc spróbujemy. W tamtym roku był problem z wyjechaniem spod domu, ale były letnie. Też założony wydech M-Performance, lekko zmodyfikowany, tam troszkę chłopaki go skustomowali i jest program na popsy i mapa ogólnie jest na około 460 koni, gdzie seria jest 370. Projekt robił mi mój wujek, który jest grafikiem komputerowym. Super. I tak powstał pomysł. Najpierw ona miała być oddzielona tylko na tyle, żeby tak jakby przód był zielony, tył czarny w satynie, ale coś mi tu nie pasowało. Jeszcze pas miał być z przodu, tak jak w Manharcie, ale stwierdziłem, że to nie będzie kompletnie do siebie pasować. I tak próbą błędów dołożyliśmy coś tu z przodu, z lewej strony i wyszło coś takiego. Głośne! Całkiem głośne! Tu jest magiczny pilot do klap wydechu. Co to jest? To są klapy wydechu. Okay. To jest oryginalny wydech BMW i stąd dwa razy klikając. Może ją trochę przepalimy, żeby była jeszcze bardziej rozgrzana. Mamy tu bardzo piękny parking, na którym jakieś UFO chyba wylądowało kiedyś. I zobacz. Zobacz, jakie ślady UFO. To chyba ślady... Idę się wysikać. Dobra. To tyle ci się wysikać, a ja pokażę jeszcze w pełnej krasie, jak wygląda nasz samochód, który za chwilę będzie furczał bokiem. Ten samochód już nie może doczekać się, aż poupierdziela. Cały plan dla niego. Jaba daba! Kocham to. Twoja M-ka chyba dużo lubi palić. Nie tylko paliwa. Reprezentacja Polski rozpoczęła swoją przygodę z Mistrzostwami Świata od meczu z Meksykiem, a następnie czekają spotkanie z Arabią Saudyjską. Według ekspertów Arabia Saudyjska jest jedną z najsłabszych drużyn tego mundialu, ale jak wiadomo, nikogo nie można lekceważyć i odpuścić. I odpuścić też nie można okazji do odebrania 500 zł w akcji Wygraj Mundial, organizowanej przez naszego partnera STS. W ramach przypomnienia akcja składa się z 5 etapów i w sumie można zgarnąć nawet 5 stówek. Zainteresowani? Zarejestrujcie się z linku w opisie z użyciem kodu HIGHFIVE, korzystając z oferty powitalnej i wtedy możecie odebrać nawet do 1660 zł bonusu, w tym zakład bez ryzyka do 100 zł. Wszystkie informacje macie w opisie pod filmem, jak zawsze, i koniecznie skorzystajcie z kodu HIGHFIVE. No i w ramach przypomnienia, już nie pierwszy raz wam o tym mówię, oferta jest skierowana do osób pełnoletnich. A teraz lecimy. Widziałem ten wzrok. Ten wzrok to wzrok poszukiwacza. Kuba szuka miejsca. Ale specyficznie. Upala specyficznie za auto. Siwy dym. Nie widać chłopa. A dobrze, jest, jedzie.
Lepiej palić gumę niż fajki, pamiętajcie. Listopadowa mgła, kurczę. Zaraz święta, zaraz Mikołajki. Aż BMW się spociła. A wcześniej troszeczkę inaczej wyglądało. Ojojoj. No to tak na jedno upalenie maksymalnie. Gdybyście jakimś cudem nie zauważyli, co się przed chwilą stało, to spokojnie. My to dla was teraz właśnie powtórzymy. Tym razem z drugiej strony. Aż się skitrałem, słuchajcie, w trawie. No, ten dym już lepszy. To jest dobra zajawka. Ja myślałem, że jak skończę 18, jak jakąś pierwszą robotę znajdę, to ja nie będę się bawił zabawkami. Tymczasem nawet nie muszę trzymać tych zabawek w ręku, żeby sprawiały mi frajdę. Duże zabawki dla dużych dzieci, co? Co? Tam idealnie. Tu w ogóle się bałem, że złapię pobocze. Widziałem twoją minę. Pomyśleliśmy sobie, słońce dalej świeci, samochód gotowy do upalania. Więc upalmy. Jasna! Kierowca Ubera. A, to mój Uber, ale miał być Opel. Opel Meriva. Do widzenia! Czekam na Opla. Kurde, nie będę takim autem jeździł. A przed chwilą pełny bak. Tak to jest. O, to chyba dobry drogowskaz. Idealny na aktualne warunki oponowe. Fajny driftowóz przy okazji. Stary, o co tu chodzi? Śmieciara ci będzie furę kraść? Nie wiem. Przecież to nie jest T36. Czekamy do wulkanizacji, a... Pomylili modele. To nie jest T36. Nie musicie zawijać tej fury. To nie jest śmietnik. No nie, no panowie swoje. No dobrze. Kurde, kropeska. Teraz można zobaczyć też, że te tarcze też nie są takie małe, one muszą zatrzymać ten wóz 300 na godzinę. No i swoją drogą tak mają się do mojej całkiem niemałej ręki. Ale akcja, dowiedziałem się teraz zajebistej historii poza kamerami. Kuba, musisz ją opowiedzieć widzom, bo jest bardzo ciekawa. Jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z biznesem, twoja pierwsza praca, czy jakkolwiek tego nie nazwać? W wieku 15 czy 16 lat, będąc w gimnazjum, zacząłem się bawić w streetwear. Może co znaczy streetwear? Moda uliczna, takie limitowane buty, ubrania, ogólnie akcesoria, Supreme, Easy, zresztą masz na nogach Easy. Tak, tak. Były tak. Na to akcje, że po prostu były dropy i po tych dropach ludzie sprzedawali te buty nieraz dwa razy drożej, więc to był... Tylko to były takie losowania. Kto miał szczęście, to udawało mu się kupić te buty, albo w nich chodził, albo po prostu je odsprzedawał drożej. Zaczęło się w sumie to od tego, że był na to hype. Ludzie zaczęli właśnie hype'ować te Easy, te ubrania takie droższe. No i po prostu głupio mi było prosić rodziców o kasę na buty. Dwa koła, 2,5 koła, 1000 zł, czy 1000 zł za bluzę. Więc z tego się zaczęła taka zajawka, no i w sumie też taki biznes, bo naprawdę z tego, będąc w tak młodym wieku, można było fajną kaskę zarabiać, chodząc do szkoły po prostu. Jakie były wtedy takie zarobki przykładowe miesięczne? To w setkach tysięcy złotych, czy w setkach złotych, czy miałeś jakąś taką fajną pensyjkę za skórniaki, takie tak zwane, bo to nawet nie można pracą nazwać, to takie fajne takie sposoby hobby. Na dorobienie, oczywiście, że tak. Takie hobby. Myślę, że każdy ogarnięty człowiek w tym wieku miał takie sposoby na dorobienie. No to były to naprawdę fajne kwoty. Największe zarobki, w cudzysłowie, odbywały się na zamianach. Dawałem 3 rzeczy komuś, dopłacałem i brałem po prostu jakąś mega drogą rzecz. No i nieraz to, nie wiem, na jednych butach czy na jednej bluzie nieraz szło 1000-1500 zł zarobić w takim dość młodym wieku. Kurczę, żeby ci nie skłamać, musiałbym zajrzeć w stare pliki, bo to było prowadzone w Excelu razem z moim tatą, gdzie co miesiąc sobie siadaliśmy po prostu patrząc, jak to idzie. Przedział, myślę, od 2 do 5 tysięcy złotych miesięcznie. Mega fajnie. Mega fajna rzecz. Zobaczcie, tak właśnie wygląda polska policja. Pod palmą się wyleguje. Pod palmą. Zatrzymaliśmy się akurat na kawę i przy okazji druga BMW. M5 akurat. Gdybyś miał się zamieniać, to zostałbyś przy swojej? Zostałbym. Tak? To może, jak będę miał dzieci.